to taki lek, taka porada, żeby sobie zrobić taki mind switch. Toyota Proto Mobilu. Monika, start, bo jest już. Musimy być. Toyota Proto Mobilu. Mamy być na ósmą, co nie? Tak! Ojej! 8:06 po wszystkim i git. Wczoraj mówiłem o tym, że śpię po 8-9 godzin, natomiast dzisiaj zrobiłem coś, co uwielbiam, więc wstałem przed 5, więc siłą rzeczy nie spałem 8-9, spałem 6,5. No i mam przed sobą teraz wyzwanie, bo postanowiłem nakręcić odcinek dziś właśnie o wadach wczesnego wstawania. Także jedziemy do biura i będziemy kręcić i pracować, of course, nie? Pierwsza wada wczesnego wstawania jest, słuchajcie, o tyle naturalna, co też oczywista. Otóż bardzo często możemy ulec pokusie, żeby starać się oszukać system. Czyli chcemy mieć i te piękne poranki, dzięki którym już o 7 rano mogę czuć, że wow, jaki ten dzień, kurde, jest dobrze prowadzony i super spełniony. Ale z drugiej strony chcemy mieć też te wieczory. I możemy starać się, ja już tego na szczęście nie robię, skracać nadmiernie czas snu, żeby mieć i wieczór fajny, i poranek fajny. Przykra wiadomość jest taka, że tak się nie da i to ma strasznie złe konsekwencje. O czym było też wczoraj właśnie. O tak, pierwsza. Z tego wynika druga wada, też bardzo, nie bardzo oczywista. Ale wynika druga, moment. Druga wada ma ogromny związek z tą pierwszą. Otóż gdy już pogodzimy się z tym, że nie możemy mieć i jednego i drugiego, czyli i fajnych wieczorów, i długich poranków, robi się przykro, bo tych wieczorów naprawdę brakuje. Bo kiedy sobie obejrzeć fajny film, czy poczytać długo książkę, pograć w grę, czy cokolwiek innego porobić, jak nie wieczorem? No właśnie, to jest pewne wyrzeczenie, z którym ciężko jest czasem żyć, ale na dłuższą metę może się okazać, że warto. Jednak trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Wieczorów wtedy za bardzo niestety nie mamy. I na miejscu, w biurze, kocham Białystok. Wszędzie w minutę czy 15, elegancko. Bardzo mi tego brakowało, jak przez 3 lata mieszkałem w Warszawie i cieszę się, że jestem już tutaj. Ale można sobie zadać pytanie w takim razie, jak żyć? Skoro programiści szczególnie tak uwielbiają programować nocami, jak zrezygnować z tych nocy, jak zrezygnować z tych długich wieczorów? I ja się w pełni z tym identyfikuję, też uwielbiam długie wieczory, lubiłem chodzić spać o 2-3 rano. Tylko to też, o czym było trochę wczoraj, po pewnym usłyszanym w życiu, tak już się nie da. Dodatkowo okazuje się, że da się nauczyć, ja się tego akurat nauczyłem, czerpać przyjemność i pełnię relaksu z czynności wykonywanych przez godzinę, a nie na przykład 4 godziny. Czyli wystarcza mi teraz wieczorem, jak poczytam sobie książkę czy pooglądam jakiś film, do 22:15, nie muszę robić tego do północy czy drugiej. I tak jestem usatysfakcjonowany, że to zrobiłem. Nie musi to po prostu trwać strasznie długo. To taki lek, taka porada, żeby sobie zrobić taki mind switch. No i dobrze, i do pracy. No na szczęście autentycznie lubię po prostu tutaj przychodzić i bardzo dobrze. Na dobry początek dnia zaparzymy czaju. Enter. A w czasie parzenia czaju krótka rzecz do zrobienia jeszcze zanim siądę do pracy nad kursem Gita.
Otóż w czwartek jest 13 września, specjalny dzień. Dzień programisty 2018. Natomiast w Dzień Programisty 2017, równo rok temu, wypuściłem moją książkę Zawód Programista. I z tej też okazji, jutro i pojutrze, w środę i czwartek, 12 i 13 września, będzie można nabyć tę książkę w specjalnych pakietach, w specjalnych cenach, taka okazja. Teraz muszę zrobić całą kampanię wokół tego w internetach. Więc jeśli ktoś planuje kupić tę książkę moją, do czego bardzo zachęcam, to radzę się wstrzymać do środy i czwartku, wtedy będzie można kupić ją lepiej. I no, do dzieła. Kurde, jak widać, nie mógłbym napisać książki Zawód Nalewacz. Wylałem teraz, wylałem rano. Wczoraj tutaj też zalałem aż przedłużacz, aż bezpieczniki wysadziło. Bardzo, bardzo jednej rzeczy nienawidzę, jak ktoś się na coś umawia, a potem tego kurde nie robi. O 11.30 miałem mieć telefon z pewnej ogólnopolskiej gazety od jakiegoś dziennikarza. Jest 12.30 i jeszcze nie zadzwonił. Jak zadzwoni teraz, to nie odbiorę. Nara, sorry. Ale jest też good news. Good news taki, że praca nad kursem Gita się posuwa bardzo do przodu. Już gotowe do nagrywania jest to. W tym tygodniu przygotuję jeszcze tylko ten żółty kawałek i nagrywanie rusza i będzie zrobione. Ale dobrze, kontynuujmy w takim razie złe strony porannego, wczesnego wstawania. Jest jedna taka zła strona, która mi się dawała we znaki dość rzadko, ponieważ przestrzegałem jednej bardzo ważnej zasady, żeby na samo rano, na tę 5 czy 5.30 z rana, nie wrzucać rzeczy, które muszą być zrobione, a raczej te, które chcę zrobić, albo dobrze by było, gdyby zostały wykonane, a nie te, które muszą być zrobione koniecznie tego dnia, bo to się może źle skończyć. To się może źle skończyć z tego powodu, że jeżeli mamy dziecko, to może dziecko nam w nocy nie dać spać, czasem się zdarza. To może się źle skończyć z tego powodu, że nie będziemy mogli zasnąć, bo coś tam się w głowie mieli. I finał będzie taki, że zamiast chcieć wstać o tej 4.30, czy o 5, czy tam 5.30, to będziemy musieli o tej godzinie wstać. A jeśli musimy o tej godzinie wstać, zaspani, niewyspani, wyczerpani, to dobrze nie wróży. Jeszcze gorzej będzie, jak się okaże, że nie daliśmy rady wstać i zawaliliśmy coś, co koniecznie trzeba było zrobić. Ja miałem taki problem raz, jak na konferencji Beatspiration w maju tego roku zostawiłem sobie testy, czyli mówienie prezentacji przed wystąpieniem na konferencji. Zostawiłem sobie właśnie na poranek, a się okazało, że do 1.30 nie mogłem zasnąć. I to była bieda. Prezentacja wyszła bardzo dobrze, ale potem z Warszawy do Białegostoku wracałem już na autopilocie niestety. Ogólnie to poranne wstawanie ma powodować, że będzie nam lepiej, że będziemy się dobrze czuli, że będziemy dużo robili, że będzie ogólnie super i fajnie. Tylko że to się może naprawdę spodobać, mi się bardzo spodobało i to ma efekt u mnie, miało taki efekt uzależniający. W sensie, że każdy taki poranek był po prostu na wagę złota. I jeśli coś mi ten mój poranek zepsuło, no znów na przykład chora córka, która się budziła o 5.30 czy o 6.00, jak ja właśnie już sobie parzyłem kawkę i siadałem do roboty, to byłem strasznie wściekły, że jak to los, kurde, zabiera mi ten mój cudowny poranek. No i nad tym nie miałem kontroli akurat. Wiedziałem, że nie chcę tak czuć, ale tak czułem. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, planując przestawienie się na taki rytm słowika, skowronka, a nie sowy, czy tam kruka, czy tam ten, że wcześniej wstawać rano w sensie. I jeszcze jedna sprawa, jest to nawyk, który można łatwo niestety utracić. Mówi się, że jeśli coś się wykonuje przez 40 czy 60 dni, dzień po dniu codziennie, to tak wchodzi w krew, że już tego się nie da wykorzenić, staje się takim naszym po prostu autopilotem. Z tym akurat u mnie był pewien problem, nawet jak bardzo chciałem tak wstawać, to się po prostu czasami, no niestety, nie udawało. I wystarczy, że się nie uda 3, 4, 5 dni pod rząd, albo na jakimś wyjeździe po prostu tego nie praktykowałem, to powrót do tego był dość ciężki. Dziś akurat czuję się w sumie super, więc być może wrócę do tego na dłużej, być może kładąc się spać jeszcze wcześniej, na przykład 22 albo nawet przed, bo to w sumie fajne, mimo tych wszystkich wad.
Więc podsumowując, polecam, tylko wiedząc, z czym to się może wiązać. I polecam tym bardziej, że bardzo do tego namawiałem w swojej książce właśnie. Jedna osoba napisała mi, pisząc, że przeczytała tę książkę, jest mi za nią bardzo wdzięczna i że odnalazła w tej książce takiego swojego świętego Graala, który naprostował jej całe życie. I że właśnie to była ta porada, żeby wstawać wcześniej. Więc to może mieć naprawdę bardzo fajne konsekwencje pozytywne. Więc róbmy to jak najbardziej, wstawajmy wcześniej wraz ze słońcem, jak te kury co pieją, bo nie mają koguta, bo wtedy jest git. Wtedy jest git, ale jak zawsze z głową i bez przesady. Jeśli masz jakieś ciekawe doświadczenia związane z porannym wstawaniem, to daj proszę znać w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam i pewnie nie tylko ja. A jeśli jakieś pytania może, to też zadaj je w komentarzu. Będziemy sobie dyskutować i się do tego ustosunkowywać. O tak. I tym samym dziękuję za dziś. Widzimy się, mimo tego, że jutro środa i środa dla siebie, to jako, że Mateusz montuje vlogi, to widzimy się jutro. Dziękuję, do zobaczenia, nara, cześć. Tylko parku tu kurde brakuje jakiegoś blisko.